kiedy za natury krainą już będę. Nigdy formy z natury wziętej nie przybiorę. Jak u greckich złotników, tak formę wyprzędę, wplatających w emalię liść i złotą korę, ażeby senny cesarz budził się ze dworem, albo tę, jaką w złotej wykuli gęstwinie, żeby śpiewała panom i damom Bizancjum. O tym, co już minęło, czy mija, czy minie. I kto miał rację? Mówiłem, że to załatwię. Też się cieszę, że cię widzę. Widziałeś cokolwiek z tego, co się działo? Nic. Ale może to i dobrze. Wiedziałeś, że Arasaka zasadziła w budynku pierdoloną dżunglę? Musiałem się tutaj przebijać maczetą. Ja tu czekam, nawet nie wiem ile i nerwy mnie zjadają. Powiedz lepiej, czy ciało jest w jednym kawałku. Jest w porządku, jeśli nie liczyć ukąszeń moskitów i pijawek. Tak przy okazji, powinieneś przypakować. Serio. Dodam to do listy postanowień na nowe życie. Na razie czekam, aż twoja dziewczyna skończy wypalać mnie Soulkillerem. Poradzisz sobie, skoro doszedłeś aż tutaj. Najgorsza jest świadomość tego, co się dzieje. Alt przerobiła mnie na Engram. I nawet nie poczułem, kiedy to się stało. Jak mogłem nie zauważyć? Jak się czujesz, jako czysta informacja? Na początku najgorszy był fantomowy ból całego ciała. A teraz świadomość, że nawet ból jest częścią cyfrowej symulacji. Niedługo zacznie się transfer konstruktu do ciała. Nie wiem, czy to przeżyję, jaki będę potem. Dlaczego nie czujemy działania Soulkillera? Powinniśmy zwijać się z bólu. Czasowa analgezja. Jesteśmy strumieniami danych, więc da się zablokować wybrane wrażenia wiązki, bla, bla, bla. Alt zrobiła ci cały długi wykład, co? Powiedziała też, że zniszczy Mikoshi. Tak jak się umówiliście. Wchłonie tych wszystkich biednych, uwięzionych sukinsynów. I uczyni z nich część siebie. Czyli dotarliśmy już do mety? Reszta w rękach Alt? Nie. Alt? Myliłam się. Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA zaszła za daleko. Do tego doszły inwazyjne leki. Neurony zaatakowane przez system immunologiczny. Mów po ludzku. Cokolwiek zrobię, Vi wkrótce potem umrze. Nic już tego nie zmieni. To nie mogło skończyć się dobrze. Nie wiem, czemu sądziliśmy inaczej. Bo zawsze warto walczyć o życie. Bo nie istnieje większa stawka. Alt, sprawdź jeszcze raz. Dokładnie. Masz przed sobą około pół roku życia. Zamknij się. Muszę pomyśleć. Nie martw się, coś wymyślę. Odpierdol się na chwilę, mówiłem. Musi istnieć jakieś rozwiązanie. Biochip zmienił ciało bezpowrotnie. Vi zawsze będzie intruza. Wszystkie zmiany zostały przygotowane dla ciebie. Czy właśnie namawiasz swojego byłego, żeby wygryzł mnie z mojego ciała? Nie masz nic do stracenia, a on może zyskać wszystko. Droga jest otwarta. Nie będę się wtrącać w wasze sprawy, ale póki Johnny ma pełną kontrolę, zrobi co zechce. Okay.
Alt ma rację, nie masz żadnej przyszłości. A ja tak. Chcę tylko na spokojnie rozważyć te opcje. Zastanówmy się na spokojnie, co dalej. Skoro mam umrzeć, robimy tak, jak kiedyś powiedziałem. Ja odchodzę. Ty zostajesz. Ciało jest twoje. Nie. To ja odejdę. Ty kłamliwy skurwysynu. Alt, co mam robić? Po prostu przejdź przez ten most. Połączysz się ze mną, a Vi odzyska dawne życie. Kurwa, już chyba nigdy się nie przyzwyczaję. I muszę wszystko spakować. Oraz muszę przestać gadać do ciebie. Niewiele tego. W sumie to nawet dobrze. Zostało mi jeszcze trochę czasu. Zdążę cię odwiedzić. Będę potrzebować podwózki. Pogadam ze Steve'em. Kto to? Hej, Steve, to ja. Cześć. Cześć, Steve. Co słychać? Bo ja kupiłem ten nowy album Curse These Metal Hands. Pierwsze 4 kawałki są genialne. Ćwiczyłeś chwyty? Ćwiczyłem, ale ciągle się mylę. Chyba nigdy mi się nie uda zagrać płynnie. To przyjdzie z czasem i z ćwiczeniami. W końcu przestaniesz o tym myśleć i będzie samo wychodziło. Ćwiczyłem. Taki jeden kawałek. Zagrać? Wybacz, nie mam teraz czasu. Skąd się wzięły te sińce? Ojciec. Wkurwił się na mnie, bo go zapomniałem obudzić, się spóźnił do pracy. Trochę zasłużyłem. Zapomniałeś i tyle. To się zdarza. I nie jest powodem do bicia. A co tam u ciebie? Potrzebny mi samochód na dziś. Mam parę spraw do załatwienia na mieście. Spoko, podrzucę cię. Matka się wścieka, jak nie mówię, że wychodzę. Ale jak chcę powiedzieć, to nie słyszy. Idziemy?
Co można zrobić, żeby tak nie bolały palce, jak się dużo gra? Nic się nie da zrobić. Metalowe struny ranią opuszki. Tak już jest. Musisz przez to przejść. Po jakimś czasie skóra przyzwyczai się, stwardnieje. Co ty robisz, gnoju? Wychodzę. Dokąd? Tylko na chwilę. Zaraz wrócę. Teraz wróć. Nigdzie się nie będziesz szlajał. I co do kurwy? Znowu wziąłeś moje kluczyki? Do domu, gnoju. A ty co? Kup sobie... Zostaw go. I uważaj na ton. Spierdalaj. Myślisz, że mnie przestraszysz? Jesteś zwykłym menelem, jak my wszyscy. Chcesz zobaczyć, na co mnie stać? Spróbuj. No kurwa, czas. Co to w ogóle za jeden? Chuj wie, jakiś przybłęda. Ludzie kapu. Ale się wystraszył, że go pobijesz? Korporacja, przepraszam, żebyśmy żyli w strachu. No co ty? Ty zaczął ja teraz czasem chcę, żeby mu się stało coś strasznego. Wskakuj. Trzeba trzymać krótko. Chcę być silny. To sam mu spuszczę w pierdol. Kiedyś będziesz. Już niedługo. Ale mam nadzieję, że wtedy uznasz, że nie warto go bić. Dlaczego? Zrozumiesz, że on tak naprawdę jest słaby. Gdzie jedziemy? Time Machine. Niezły adres. Raz tam widziałem Kerego Urodyne. Lubisz Kerego? Pewnie. To legenda. Ty go nie lubisz? Nie przepadam za Kerem. Dlaczego? Za bardzo się koncentruję na pieniądzach, rozgłosie i innych rzeczach. A za mało na muzyce. Gdyby to zmienił, mógłby być wielki. Co brzmi, jakbyście się znali? Bo się znamy. Ja też kiedyś będę grał. Musisz umieć coś jeszcze. Co? Dzięki temu nigdy nie będziesz zdesperowany. A z graniem i tak ci wyjdzie. Ha! Musisz pamiętać, że to nie jest łatwy kawałek chleba. No wiem. Trzeba dużo ćwiczyć. To na początek. Potem jest jeszcze gorzej. Krytycy, hejt, presja czasu, wariackie życie. To męczące. Powinieneś zacząć pisać własne piosenki. To wymaga wprawy, jak wszystko inne. Im szybciej zaczniesz próbować, tym lepiej. Ja nawet już mam parę melodii w głowie. No, i dobrze. Ale gorzej ze słowami. Wszystko, co wymyślę, albo już było, albo brzmi głupio. No i nie wiem, o czym pisać. Bądź szczery. Pisz prawdę. Zwłaszcza jeśli piszesz o uczuciach. Nie rozumiem tego. Jak mogę kłamać na temat uczuć? Nie pisz piosenek miłosnych, kiedy nie jesteś zakochany. Nie pisz o smutku tylko dlatego, że smutne piosenki są piękne. Okej. Gdy coś ci poruszy, spróbuj to wyrazić. Czasami prawda jest trudno uchwytna. Wtedy zostaje nam tylko muzyka.
No i jesteśmy. Ekstra, poczekasz? Wejdę, pooglądam płytę. Mogę w czymś pomóc? Podobno bywa tu Kerry Eurodyne. To najlepszy sklep muzyczny w Night City. Bywają tu wszyscy. Wiesz dlaczego? Jeszcze nie wiem, ale na pewno zaraz się dowiem. Bo ja nie kataloguję klientów. I nie rozsiewam plotek. No to w czym mogę pomóc? Chcę kupić 6-stronowy elektryk. Jest z czego wybierać. Szukam czegoś porządnego. A co jest z tymi nie tak? Tańsze z kiepskiej sklejki ze świeżego drewna bez sezonowania. Na nich też można grać. To trzeba umieć. Brzęczą na niskich tonach jak stara lodówka, bo mają źle skręcone wręgi. Wystarczy śrubokręt i nie będą brzęczeć. Gitara, której szukam, przede wszystkim musi mieć dobre przetworniki. Nieważne, jak będzie wyglądała. Okej. Bez urazy, ja szukam prawdziwej gitary. Za taką zapłacę prawdziwą kasę. No to trzeba było tak od razu. Chodźmy na zaplecze. Też idę. Chodź, nauczysz się czegoś. Może być? Jakie zajebiste. Po prawej i lewej są najnowsze modele od Chromatics i od Hendersona. A z tyłu stoją antyki. Delusor Fian. Podróbka? Przyjrzyj się dobrze. Spokojnie, tylko się upewniam. Wygląda autentycznie. Dobrze utrzymana. Musi mieć 70 lat. Ponad 90. Podstrunnice są schebane. Wypróbuję. Proszę bardzo. Zostawię was, bo wyniosą mi pół sklepu. Nie słyszałem, żeby ktoś tak naśladował John'ego Silverhanda. Czytałem, że on nigdy nie brał żadnych lekcji. Sam się nauczył grać. Stworzył Ty, jak to robisz, że brzmisz jak on? Masz dobre ucho. John'ego nie da się podrobić. No weź, przecież słyszałem. Widocznie mam w sobie coś z niego. Albo wszystko. Może nim jest. John Silverhand miałby teraz, ja wiem, z 80 lat? A ty jesteś młody. Poza tym nie jesteś nawet trochę do niego podobny. Ciężko to wytłumaczyć. Jak chcesz kogoś wkręcać, to rób to z większym przekonaniem. Ale to i tak nie tłumaczy, jak to robisz. To nie jest ważne. Lepiej wypracuj własny styl. Do tego wystarczy praktyka. I talent. Talent masz. Serio tak uważasz? Już nie mówię rzeczy, których nie myślę. Najlepszy dzień mojego życia. Kurwa, ręce mi się trzęsą.
Rockerzy tak zawsze robią. To buntownicy. Ja tak próbowałem z ojcem. Nie skończyło się za dobrze. Bunt musi dojrzeć. Nie rozumiem. Nie wiem, jak to opowiedzieć. Sam musisz tego doświadczyć. Dziwny jesteś. Lubię cię. Płacimy i zwijamy się stąd. Cieszę się, że takie ręce. Coś jeszcze pokazać? Nie, dzięki. Proszę. Do widzenia. Chodźmy już. Mam jeszcze parę spraw. Dobra. Idźmy dalej. Okej. Gdzie? Na cmentarz. Robi się. Przed chwilą grali dla was Perilous Football. Nazwa akurat a propos tego newsa. Arasaka zerwała dziś negocjacje z Militechem. Tak, tak, chłopcy i dziewczęta. Według anonimowych źródeł Yurinobu Arasaka stwierdził dziś, że, cytuję, pokojowe możliwości rozwiązania konfliktu zostały wyczerpane. Jeśli słuchacie mnie uważnie, a na pewno tak jest, to pewnie pamiętacie, że parę miesięcy temu mała grupka ludzi wbiła się do Arasaka Tower. Całkiem jak za czasów Silverhanda. Straty finansowe poniesione przez korporacje były niczym w porównaniu z wizerunkowym fiaskiem projektu Secure Your Soul, który wywołał skandal w mediach. Pamiętacie to, nie? Oskarżano firmę o torturowanie przechowywanych ludzkich engramów i o zabawę w Boga. Według ekspertów konflikt z Militechem to zasłona dymna, mająca na celu odwrócenie uwagi od kłopotów, w jakie wpadła Arasaka. Jak wam się to podoba? Myślicie, że japoński gigant to przetrwa? Mój stary mówi, że to się skończy kolejną wojną korporacyjną. Że molochy znowu skoczą sobie do gardła. Myślisz, że to prawda? Będzie wojna? Nic nie wiem na ten temat. Szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo odkryłem, że nie musi. A tu niedaleko mieszka mój kolega. Gdzie? No, stąd nie widać. Tak tylko mówię. To dobry kolega? Kiedyś zaprosił mnie do siebie. Jego stara ugotowała nam obiad. Potem łaziliśmy po moście. Lubię tędy jeździć. Ładnie tu jest. Miasto wygląda jak żywe. No bo przecież wszędzie łażą ludzie. Nie o to mi chodzi. Stworzyliśmy potwora i nawet nie zauważyliśmy, że zaczął się nami karmić. Jak Frankenstein? Mówi się potwór Frankensteina. Wiesz co? Masz rację. Ładnie to wygląda. Pierwszy raz tu jesteś? Nie. Ale zawsze mi to umykało. Nigdy nie było czasu, żeby po prostu popatrzeć. To miasto przeleciało mi przez palce. Przejechało obok w wielkim pędzie. Przewrnęło mi nad głową. Nawet nie wiem kiedy. Napiszesz o tym piosenkę? Może. Fajny wisior. Pasuje ci. To pamiątka. Po kimś ważnym, co? Tak. Po kimś ważnym. Co z nim będziesz robić? Odłożę tam, gdzie jego miejsce. No i jesteśmy. Mogę iść z tobą? Nie, nie. Poczekaj. Okej? To długo nie zajmie. Dobrze.
Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać? Stać na podjęcie takiego wyboru. Cholernie mało. Wiesz? Nie będę już tego nosić. Nie chcę dłużej taplać się w rozważaniach nad tym, co zaszło. I tak cię nie zajrzę twoją twarz. Dziękuję. Za wszystko. Zmądrzałem. Nie zmarnuję tego. Żegnaj. Dokąd teraz? Ej, co to ma być? Chcesz? Ja już nie palę i tobie radzę to samo. To złe dla ciała i dla duszy też. To dokąd teraz? Ja? Donikąd. Możesz już wracać do domu, Steve. Dzięki. Ten ktoś, kogo odwiedzałeś, dawno umarł? Nie, nie tak dawno temu. Tęsknisz? Tak, trochę. Jak umarł mój dziadek, to strasznie tęskniłem. Ale teraz już mniej w sumie. Czego nie zapomniałem?